Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek przygód młodego rolnika w Farming Simulator 22. Słuchajcie, buraki mamy posiane, cały rok minął, więc ja już raz buraki zbierałem, powiem szczerze, trwało to naprawdę kilka godzin, kurczę, aż się Katrina zdziwiła. Nie wiem, o co chodzi tu z tym wałowaniem, czy... Ja już raz wałowałem. Nie wiem, czemu oni chcą znowu. Natomiast jest posadzony, posiany zdaje się, burak cukrowy na dwóch polach, ale mamy dwie cukrownie. I tutaj było tak na dobrą sprawę po około 202 tysiące litrów buraka. I tak na dobrą sprawę to wydaje mi się, że chyba trzeba jeszcze więcej tutaj zapasów robić, żeby to miało jakiś sens. 1 590 000 na koncie, ale to nie jest tak, że ja to zarobiłem wszystko, tylko jesteśmy zadłużeni. No i trzeba to będzie później spłacić. Co tutaj jeszcze powstało? Powstał sklep, gdzie cukier później będę sprzedawał, natomiast teraz cukrownia sama sprzedaje po trochę niższej cenie. No ale wszystkim nie dam rady się zająć. No i dodatkowo mam 4 panele słoneczne do takiego, można powiedzieć, pasywnego zarabiania, żeby coś tam leciało. No i co dzisiaj? No dzisiaj trzeba byłoby pomyśleć o kolejnym polu, więc otwórzmy mapę i zobaczmy, co by tutaj można było wykombinować. Mamy 14, 15, 12, 11, no to są pola, które są najbliżej nas. Tutaj po drugiej stronie ulicy jest 21 i 22, które tak na dobrą sprawę można byłoby połączyć w jedno pole. I zastanawiałem się przez chwilę nad tym. Ale tak, tutaj mamy 435 tysięcy, tutaj mamy 506, natomiast taka 14, 1,5 miliona, a 15, to kurde, to też. 12, no, wiecie co, albo 12, albo te dwa pola. Ale wydaje mi się, że chyba te dwa pola będą trochę lepsze, więc kupmy sobie. Kupmy sobie 22, kupmy sobie również 21, dobra, i teraz połączymy to w jedno, tylko gdzie ja mam, a tutaj jest New Holland, dobra, New Hollanda będę potrzebował i zaraz ogarniemy kwestię tworzenia pól. Jeszcze jest marzec, więc tak się tylko upewnię. Jeszcze jest marzec, więc tak, buraka cukrowego mogę spokojnie siać, więc tutaj no nie będzie z tym większych problemów. Ale zanim to nastąpi, to musimy pola stworzyć tak, jak my tego sobie życzymy. Okej. Okay. A co? Aha, tam bawełna jest. Albo powapnowane pole jest. Jakieś takie... Albo ani jedno, ani drugie. Chociaż nie. Wapnowane było. Dobra. Zobaczmy, czego tutaj potrzeba. Tutaj nie potrzeba nic. Jeszcze skoczę tam. Bo tam coś chyba rośnie. Zaraz się przekonamy, co takiego. A, pszenica. Kurde, felek. Trochę szkoda. To wiecie co? Nawiezienie 100%, czyli ja tak na dobrą sprawę to nie muszę nic tutaj robić. To mam pomysł. Na razie ogarniemy tylko to pole, które tutaj jest przygotowane. A to ze względu na fakt, że szkoda mi jest tej pszenicy tracić. Jej co prawda dużo nie ma, ale zawsze coś. Może by jakieś kury ogarnąć. Akurat pszenica by się przydała.
Dobra. Ustawmy się jakoś tak ładnie. No, chyba równo. No to ciśniemy, proszę państwa. Trzeba przygotować pola. Tak na dobrą sprawę tym głęboszem to trochę czasu to zajmie, bo jego szerokość nie jest powalająca. Ale z drugiej strony wygodniej się nim robi niż pługiem. Jakoś tak pługiem to nie za bardzo lubię. Ach, tylko kurde, tutaj jest ten parkan. Ja trochę źle to robię, mogłem to w poprzek robić. No, i tak to sobie życie na farmie mija. Jeżeli chodzi o cukrownie, spisują się bardzo dobrze, nie mogę narzekać. Natomiast jeśli chodzi o sklep, to tak jak powiedziałem, no jak na razie temat jest odpuszczony. Wiecie co, ja to tutaj zrobię może w ten sposób, że pojadę sobie tędy. Ja wiem, że to brzydko może wyglądać, ale będzie później wygodniej. No, i tutaj zrobię taką przecinkę. Później będzie można trochę inaczej to ogarnąć. Więc nie powinno być źle. Dobra. W takim wypadeczku trzeba działać. Ostatni kurs. I zaraz będziemy mieli ogarnięte pole. Będzie można ogarniać buraki. Powiem wam, że nawet sprzedając buraki nieprzetworzone, czyli nie że cukier, nie że te rozdrobnione buraki i tak dalej, to naprawdę całkiem nieźle można zarobić, bo buraki całkiem nieźle sypią, dlatego się tym zająłem. I szkoda tylko, że ta pszenica tam rośnie, bo tak to miałbym jeszcze jedno pole buraków, natomiast no cóż, szkoda trochę. To się może przydać. No ale jak się nie ma co się lubi, to wiadomo. Ja trochę krzywo pojechałem. No i finito. Jeżeli chodzi o orkę, to mamy to z głowy. Teraz trzeba podmienić to na siewnik. Trzeba się spieszyć, bo to 14:17. No co prawda jest czas ustawiony na 0,5. Ale tak naprawdę to już się robi uhuhu i jeszcze trochę. To obsianie trzech pól. Ja tak się zastanawiam, chyba zmienię tego głębosza na pług. No i po prostu będę puszczał pracownika, żeby to robił. Bo ja z pługami to za pan brat nie stoję. I nazywajmy rzeczy po imieniu, po prostu nie potrafię tego robić, no i tyle. Więc pracownik mógłby to robić szerszym pługiem, byłoby wtedy szybciej. Natomiast my w obecnej chwili musimy zająć się buraczkami. Dobra. Załadowane jest. Tylko właśnie, no teraz jak to zrobić, żeby było dobrze? Bo ja bym tutaj chętnie puścił pracownika też. Od razu już sobie rozłożę ten siewnik. Jest dosyć szeroki, więc ja tutaj też może ogarnąłbym to w taki oto sposób. Jeżeli chciałbym w poprzek to robić, to drzewo do wycięcia byłoby. Chyba tak nie będzie dobrze, bo tam widzę, że to pole jest nieco krzywe. Więc wydaje mi się, że tak będzie o wiele lepiej.
No to dobra. Opuszczaj. I włączaj. Co prawda nie będzie to ładnie wyglądało, jeżeli ja teraz robię tutaj tę przecinkę, a za chwilę puszczę to tak jak to powinno być. Natomiast już tak po prawdzie mało mnie to interesuje. Grunt, żeby było zrobione. Chociaż z drugiej strony to moglibyśmy to zrobić sami. No i dobrze, i mam tu trochę miejsca w ogóle? Na obroty? Wiecie co? Nie, ja jeszcze pojadę raz. Raz obrócę. Ożeż ty synu. Wiecie co, czekajcie, bo tutaj trzeba poprawić. Nie, to już pojadę w ten sposób. Wycofam do samego końca, żeby to poprawić. No tak, zapomniałem, że ten pojazd niestety ma szerokie opony. No i okej. Wydaje mi się, że chyba sensowniejszym rozwiązaniem będzie wymiana na Fergusona, który ma wąskie opony, przynajmniej nie będzie tutaj niczego mi niszczył. Ale czy niszczy w takim stadium wzrostu, to nie wiem. Trzeba byłoby to sprawdzić. Ale tak czy inaczej, lepiej nie ryzykować. Także przejadę tu i za chwilę podmienię ciągnik na Fergusona. On sobie powinien na spokojnie poradzić z tym siewnikiem. Chyba nawet już używałem tego Fergusonika do siewów. Z wykorzystaniem właśnie tego siewnika. No, jakieś lagi na serwerze. Dobra. Złożę to, teraz się trzeba na 50 razy poobracać, tak żeby o te pszenice tam nie zahaczyć, bo się zniszczy. I wymienimy ciągnik. Ciągnik, który mnie interesuje, on jest w tym momencie przygotowany do nawożenia. Więc tak na dobrą sprawę, no tam trzeba będzie zrobić szachermacher. Gdzieś tutaj opuszczę ten siewnik. Opuść się, a to on nie był podniesiony. No. Ten ciągnik to się nadaje do orki, tutaj nie ma z tym problemu. Natomiast do jakichś takich delikatniejszych rzeczy, no to gdzie już plony są, to już używam Fergusona, bo szkoda tracić. Dobra, przeskoczmy sobie. O właśnie. Przeskoczmy tu. Ja wycofam tak, żeby mniej więcej nie stracić tutaj nic, bo... opuść. Bo ta maszyna, ona już jest jakby... Ona, to było ustawione na szerokość ramion, zdaje się, jeżeli się nie mylę. Ale to przerwę tutaj miałem. Czekam do kwietnia, żeby nawozić. Obciążnik jest. Nie powinno być z tym problemów, żeby to machnąć. No i dobra, kurde, jakie on ma hamulce straszne. No, lekko przód gibnął się do góry. Czyli aż tak wspaniale to nie jest. No i dobra, mogę rozłożyć. Tak na dobrą sprawę powinno mi tutaj starczyć tego wszystkiego, ale wolałbym jednak pracownika puścić. Tak żeby było dobrze. Tylko upewnijmy się, czy on sobie poradzi. Tak lekko na zakładkę.
puszczaj pracownika, no i ciśnij chłopie. Interesuje mnie, czy on się obróci, bo jeżeli on się nie obróci i nie dosieje mi do końca, no to, to trzeba będzie mu jeszcze przecinkę zrobić. Ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Przestawiłem tutaj, słuchajcie, na zakup przez pracownika nasion i nawozu. Bo tak na dobrą sprawę to jeden pies, czy ja to kupię, że on sobie sam tutaj wykorzysta tyle, ile potrzebuje. Natomiast tutaj też wykorzystując tyle, ile on potrzebuje, to płacę tylko za to, co on wykorzystał. Natomiast jak ja kupię całą, powiedzmy, całego Big Baga nawet, nie wykorzystam, no to to mi potem leży, tak? No. Udało się, okej. No dobra. Czyli on się obraca. Bardzo dobrze, dostatecznie. To niech on sobie to zrobi. A później trzeba będzie nawozić. Nastał kwiecień, a to oznacza, że mogę nawozić. Na razie jest tam 50 kilka procent nawiezienia. Cały czas mi tutaj wyskakuje, że wymaga wałowania. Ech, kurde, coś pewnie spierdzieliłem. No ale dobra, słuchajcie. Ogarniemy sobie to nawożenie. Tylko tak, żeby jechać w miarę równo. Troszeczkę jeszcze w zbiorniku nawozu mam, więc no, nie powinno stanowić to większego problemu. Ale trzeba będzie dotankować, bo wydaje mi się, że nawet na to jedno pole nie wystarczy nawozu. Mogę się mylić, ale tak coś przeczuwam, że jednak nie wystarczy. No, tak ze środka wygląda widoczek. Nie jest źle. I sporo tych buroków będziemy mieli, słuchajcie, naprawdę. One dobrze sypią. Więc trzeba teraz będzie tylko nadzorować cukrownię i zorientować się, bo tak jak mówiłem, w każdej z cukrowni było po około 202 tysiące litrów buraków, czy tam ton. No gra mówi, że litrów. Taki mają przelicznik. Natomiast trzeba zobaczyć, do kiedy to starczy. O, bo jeżeli nie starczy do listopada, czyli do zbiorów, tak? Dobrze mówię? Zorientujmy się, jak to wygląda. Burak cukrowy. Październik, sorry. Do października. No to trzeba będzie im sypnąć trochę więcej. Natomiast liczę na to, że z tych trzech pól będziemy mieli tego tyle, że mało, że zasilimy cukrownię, dodatkowo jeszcze będzie można coś sprzedać. Ja tutaj sobie lekko na zakładkę pojadę. No, ale ustaw się, żeż ładnie. No, lagi na serwerze. No, niestety. Serwerami tak właśnie jest. Aczkolwiek nie mogę narzekać na ten serwer. To jest serwer od Nitrado. I jakoś działa. Nie ma z tym większych problemów. No czasami jakiś lagik się zdarzy, ale to naprawdę sporadycznie. No i teraz trzeba tutaj sobie to wszystko ładnie ogarnąć. Przypomnijcie mi proszę w komentarzach, słuchajcie, jak to z tym wałowaniem jest, czy wałowanie się robi zaraz po siewach, czy jak, no bo ja robiłem przed siewem, a ten znowu mi piszczy, że potrzebuje wałowania, no to wychodzi na to, że wałowanie powinienem zrobić po siewach. No ale, może ktoś tam z Państwa, kto się orientuje, wyjaśni w komentarzach i postaram się to w końcu zapamiętać, bo przecież to już naprawdę. Jak to mówią, skleroza nie boli, tylko się trzeba nachodzić, no ale cóż. Nic na to nie poradzę.
końcu ja to już starszy pan. Dobra, to teraz tu. Bardzo lubię nawozić. Pierwsza zasadnicza kwestia, idzie szybko. A druga kwestia to... to po prostu mi się to podoba. Podoba mi się ta animacja tutaj, tego oprysku. 400 litrów, ponad 400 litrów mamy w zbiorniku. Więc chyba na to jedno pole mi wystarczy. Trzeba będzie jeszcze ogarnąć drugie pole. Słuchajcie, mam jeszcze jeden pomysł, ale zrealizujemy to zaraz po nawożeniu tego pola. Ponieważ jak już widzieliście, mam panele słoneczne, które generują ten dochód pasywny. I nic nie muszę robić i tak dalej. A że mam ponad 700 tysięcy na koncie, to tak sobie pomyślałem, że a może by tak zrobić, żeby dostawić jeszcze piąty. I na tym bym chyba zakończył stawianie solarów. Później chciałbym zebrać pieniądze na wiatrak. Ten duży taki wiatrak. Tam kilka milionów to kosztowało, z tego co pamiętam. Ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy my niczego nie zbieramy, kiedy czekamy na wzrost naszych plonów i przygotowujemy się do zbierania, no to kawałek grosza by się przydał. Tym bardziej, że chcemy się rozwijać, tak? Bo nie oszukujmy się, ale jeśli chodzi o sprzedaż, no fajnie te plony się sprzedaje, nie ma problemu. Aczkolwiek to jest kropla w morzu potrzeb. Tym bardziej, jeśli chcemy rozbudować tutaj nasze gospodarstwo. Dom chciałbym postawić, drzewo zasadzić. Syna już mam. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie taki dochód pasywny, on jest całkiem przyzwoity. Nawet na tych solarach. Cztery solary spoko kasę dają. No ale jak do tego dostawię jeszcze wiatrak, no to będziemy ustawieni. Więc nawet jeżeli nie będzie plonów, które byśmy mogli sprzedać, no bo buraki to ja nastawiam się tutaj na wykorzystanie na własny użytek do produkcji cukru. Natomiast tutaj inne plony staram się też zbierać od innych ludzi, kupując ich pola, zbierając, potem sprzedając. No, standardowa procedura, tak jak to zazwyczaj żeśmy robili. Ale to nie wystarcza. Zwłaszcza, że dobra cena jest tutaj na dworcu kolejowym. Kurde, 139 litrów mi jedynie zostało. Ja sobie postaram się tutaj jakoś tak ustawić ten ciągnik, żeby można było to zrobić w miarę sprawnie na tym, co mamy. Skala szerokości. Jak to się robiło? Ctrl Z? Tak. I potrzebowałbym w ten sposób to ogarnąć. O, tak będzie dobrze. Może starczy. No, dobra cena jest, słuchajcie, na dworcu kolejowym. No, ale żeby wezwać pociąg, no to nie opłaca mi się na 20 tysięcy litrów wzywać pociągu, więc tak de facto... No to się zbiera, ciuła, no a potem hurtowo się sprzedaje. Do jednego wagonu wchodzi około 120 czy 130 tysięcy. No a tyle niestety nie jestem w stanie zebrać tutaj z okolicznych pól, kupując je i zbierając, a potem sprzedając pola. Taki zysk pasywny, taki dochód pasywny, myślę, że jest całkiem sensownym rozwiązaniem na takie okresy, gdzie nie zbieramy niczego. Czekamy na nasze.
Tutaj od kwietnia do października trochę powinienem zarobić. Ja oczywiście jeszcze za moment zorientuję się, jak wygląda sytuacja, słuchajcie, z możliwością zebrania czegokolwiek. Dobra. Musimy to złożyć. I podjedziemy sobie uzupełnić. No, chłopie, składa się szybciej, bo się nie zmieścisz. Latarnie nie przepuszczą. Znaki tak, ale latarnie nie. Więc o latarnie się można zahaczyć. Dobra, dotankujemy sobie zbiornik. Ja tu za chwilę będę musiał kolejne pole ogarniać. No, tutaj jeżeli chodzi o pastownik, to jakoś jeszcze mi się nie przydał. Nie wiem czemu, nie ma chwastów. Muszę sprawdzić, czy ja przypadkiem tego nie wyłączyłem przypadkowo. Ale nie, no bo chwasty generalnie rosną. To u mnie coś jest nie halo. Dobra, ja sobie przejadę na drugie pole. Tak na dobrą sprawę pszenicy tykać nie muszę, bo pszenica jest nawieziona w 100%. Jeszcze mogę się upewnić co do tego. Tak, nawiezienie 100%. Więc pszenicy tykać nie trzeba. Ale na pewno trzeba tutaj ogarnąć temat. Dobra. Jak na razie, ja go sobie tylko tu ustawię, zgaszę i zobaczmy, czy coś można zebrać. Sorry, ja tylko sobie zapalę papierosa. Bo paliłem i zgasł. Dobrze. Co można zebrać? Można coś? Nie można nic. No to widzicie. No nawet tutaj taka sytuacja jest, że nie ma czego zbierać. Jeżeli chodzi o kwiecień oczywiście. Ale też zauważyłem, że różnie to wygląda i czasami mapka podaje, tutaj ta tabelka właściwie podaje, że zbiór jest, załóżmy w przypadku buraka cukrowego w październiku, a czasami zdarza się, że w innym miesiącu są zbiory, więc nie wiem, od czego to zależy. Dobra, to zróbmy tak, jak powiedziałem. A mianowicie ogarniemy sobie jeszcze jeden panel słoneczny. Będzie w sumie 5. Jeden panel kosztuje 441 320 zł, a generuje 42 140 zł miesięcznie. Więc nie jest źle. Tylko teraz, żeby to zrobić równo. Ja to sobie tak robię. O, on się później sam obróci. Ale tak, żeby było w miarę równo względem asfaltu. Pyk. No. I dobrze. Zostało nam 282 176 zł. Mamy 5 paneli słonecznych, które wspomagają nas tutaj pasywnie, jeżeli chodzi o pieniądze. No i teraz wypadałoby zebrać hajs na inne inwestycje. A te inne inwestycje to po pierwsze wiatrak. Zobaczmy ten wiatrak, bo w końcu nie spojrzałem. Duży wiatrak 3 miliony 540 tysięcy i on generuje niecałe 320 tysięcy na miesiąc. Więc no, to naprawdę byłoby fajne wsparcie. I natomiast oprócz jakby wiatraka przydałaby się maszyna do tych buraków cukrowych. No i tutaj mam dylemat, bo nie wiem, czy wybrać coś z ropy, czy wybrać tego Grima. Zaleta jest taka, że ten jest samowystarczalny. Tutaj trzeba dokupić do tych pojazdów ropy, trzeba dokupić jeszcze przystawki, headery. Także no to jest do zastanowienia, słuchajcie, no tak czy inaczej
hajs jest potrzebny w bardzo, bardzo dużych ilościach. Postaramy się to zebrać. Tymczasem dzięki za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Jeżeli ktoś jeszcze nie subuje, to będzie mi bardzo miło, jeżeli kliknie guzik. No i co? Sekcja komentarzy, jak zawsze, należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.